Dzień dobry, drodzy Państwo. Biedronka azjatycka ma złą prasę w Polsce, pomimo że pomaga nam walczyć ze szkodnikami, zwłaszcza mszycami. A tutaj popatrzcie, gruszka, konferencja, no i wewnątrz widać dwa osobniki biedronki azjatyckiej. Ktoś może powiedzieć, ale szkodniki zniszczyły ci gruszkę. Ale szanowni Państwo, to uszkodzenie wywołały osy, które się próbowały wgryźć do słodkiego miąższu. A biedronka azjatycka tylko i wyłącznie wykorzystała to uszkodzenie, żeby wejść i skorzystać. Sama nie zrobiła tego uszkodzenia, więc nie ma co jej winić. Oczywiście są sytuacje, że biedronki azjatyckie same uszkodzają różne owoce, na przykład winorośli, ale to jest przede wszystkim zjawisko obserwowane we Francji. W Polsce jeszcze tego nie notujemy.